Noxianie, wasze głosy zostały wysłuchane. Będzie kolejna gra Panteonem. A w tej grze udało mi się, myślę, zagrać bardzo dobrze fazę linii, a potem coś nie pykło. I to jest może trochę zadanie dla was, bo wiem, że część z was chce wbijać wyższy ranking. Poszukajcie błędów w mojej grze. Popatrzcie, co mogłem zrobić lepiej. Możecie napisać to w komentarzach. Miałem dużą przewagę i nie do końca może udało mi się odpowiednio zamknąć tą grę. Nie będę spoilerował wyniku, nie będę mówił wam, co moim zdaniem było źle zagrane przeze mnie. To jest zadanie dla was. Miłego oglądania, myślę, że to jest naprawdę ciekawa gra. Bawcie się dobrze. Peace. Karina. Proszę cię, nie bądź smutna, że jest Panteon. Dawno nie było. Należy mi się też od życia coś. Mogłaś się nie fleszować. Ale biegnie na linię. Widzicie, jaki piękny, niepowstrzymany Panteon? Tak barami zanosi. Od razu widać, że to jest jego linia. Ja nie zauważyłem, że gram na Ryza. Byłem pewien, że to będzie Malphite na topie. Należy ci się 100 gier Panteonem? Dzięki. Nie zaczynał od góry jungli, także nie wiem za bardzo, co robi w sumie Malphite. Zbudowałem. Wow, on by prawie zginął od tego. Ej, nie, bo ten mój autoatak się w ogóle nie wrzucił. Okej. Niestety, jeżeli będę pushował, to nie będę mógł za bardzo się wbijać w tego Ryza. O, Klaudia, dzięki. Szczerze to zapomniałem w sumie, że jest dzień chłopaka. Nie. Straciłem kanona. Okej, to mi się podoba. Dobry damage. Nie mam flesza, żeby uciec. Jeżeli przyjdzie tutaj Malfajcik. Raczej nie przyjdzie. Ale co teraz robimy? Zatrzymujemy Ricola oczywiście. Jak najpóźniej. A ta fala puszuje się do mnie. Oj, chyba kolego stracisz. Nie, nie puszuje się do mnie. No trochę farmy straci, ale nie tak dużo, jakbym chciał. Co to ma być? Nie było tam wzmocnionego Q niestety. Ej, bo Malphite'a tutaj nie ma. Świrusie! Co ty robisz? Serio? Jak tylko mi zajdą cooldowny, to przecież ja ciebie zabiję. Albo mogę to zagrać bezpiecznie i nie próbować zabijać go.
Wow, ile KP. Coś nie pykło chyba. Ja dalej mam TPK. A teraz próbuję jak najwięcej farmy zdenajować po prostu Ryze'owi. Już mnie stać na itemy za 1100, także mogę dobrego recola mieć. Chyba się recolnę tutaj. Szósty level dostanę. Okej. To jest dla mnie super, dlatego że mogę wrócić na linię R-ką. Arise jest, bez. Flesza. A ja jestem bez butów. Tak jak widzicie, staram się tą linię sfrizować, żeby psuć mu jak najwięcej creepów. A on mi w tym pomaga na razie. A teraz mam TPK, żeby wrócić na linię, także dalej mogę pushować. Jeżeli przyjdzie do mnie Malphite, to chyba zginę, no ale trudno. Wszyscy płacą. Anonymous 3 złote. Sprawdziłeś sobie tego matę, czy podobny jesteś? Jeszcze nie sprawdziłem. Jakoś ostatnio miałem inne rzeczy. Dzięki za donatika. Wypadło mi z głowy, szczerze mówiąc. Może po tej gierce sprawdzę. Czat też oceni. Dobra, czas wracać. Znowu mam Merkę na wrócenie na linię. Kupię buty, wiecie? I tak damage mam. Zabicie Ryze'a nie jest problemem. Problemem jest to, że mój team feeduje. Także buty są w takiej sytuacji fajne. Może zacznij tylko Pantheonem, to jeszcze Challenger LWW będzie. Myślę, że Niko też będzie Master przynajmniej. Nie no, chcę wbić tego Mastera, nie? Ale
Powiem tak. Granie Panteonem jest trochę, to trochę jak oszukiwanie. Jest za łatwo. Czat. I teraz mi powiedzcie, czy nie jest za łatwo? Jeszcze plejty zgarniam. Q jest do last hitowania, o. On jest do zdejwowania. Gdzie on ultuje? Ej, bo ja nie wiem, co się z nim stało. Kurde, no, nasz botlane ginie. No nie zgarnę szybciej od nich. No niedobrze. Przegrałem coin flipa na drużynie. Sylas, ginący od mojego fidującego Ryza. W sumie lepszy będzie Jomu. O nie! O, przeżył! Nice! Pięknie, da się? Da się. Dobrze, i teraz puszujemy bota. I co zrobi Rajzik? Nic nie zrobi. Nawet jak tutaj przyjdzie, to już będzie pewna śmierć. No bo w trzy osoby spokojnie go zdejwujemy. Spokojnie, aż wiem, że ma Merkę. Grałem trochę Panteonem i wiem, jak działa. Co składamy dalej, co? Czy ja chcę iść w ten build z Death's Dance'em? Nie, chyba więcej Lethality. Oni mogą zgarnąć tego bota. W zasadzie teraz już mnie nie obchodzi za bardzo, jak zgarnęliśmy tam wieżę. Panteon to taki fis? Nie mam pojęcia, skąd to porównanie. Leona idzie w moją stronę. To trochę niepokojące, wiecie?
Nie musisz tulić wieży? Ej, Jonasz, ja nie wiem w tym momencie, czy ty dajesz mi rady, czy co to, czy o co chodzi? A od kiedy Eko może tędy skakać? O. Jestem gotów skoczyć na tego Dravena. Może lepiej będzie zgarnąć Drake'a. Sylas, nie przegraj nam gry. Proszę. No bo Fizz to ryba, a Pantheon to gladiator, a gladiatorzy jedli ryby, a Fizzios OP, dlatego Pantheon stał się OP. Ciekawe. Powiem tak, ja bym na pewno na to, no sam bym się nie domyślił. Trochę słabo rzucił tego Heralda na topie Malphite. Widzicie? Zgarnia tylko jedną wieżę. Tyle co nic. Dzięki Dawid za udostępnienie streama. Jak myślicie? Gdzie będzie Rajs? O, mam go. O, tutaj. Trochę szybszy był niż powinien być ten Ryze, bo on dostał slow ASQ. A dalej tak szybko biegał. Przeciwnicy nie mają prawie żadnych armorów. Ej, ale wiecie co? Spróbuję Lorda Dominika teraz. Ja wiem, że to trochę wcześnie, ale penetracje procentowe nakładają się przed letality chyba, z tego co pamiętam teraz. A mam 35, czekajcie. 39 letality i 35%. Draven dostaje teraz true damage ode mnie. Pięknie. A wszyscy poza Ryzem nie żyją. Solo wygrana gierka. Okej, na pewno chcemy pushować jak najwięcej. O, dziękuję. Może cofnijmy jednak. Żeby nie przedobrzyć. O proszę, Klaudia, dzięki za udostępnienie streama. Chyba ich porobimy. Wow. Nie, moje Q! Prawie kwadra! Ej, to było niezłe, to było niezłe. Dobra, no to kolejny krok, nie ma co, no muszę tego Guardiana zrobić. Czy można ze mną zagrać? Tak ciężko powiedzieć. Nie wiem jaki masz ranking, to ja na streamach w sumie gram sam ostatnio. Znaczy w ogóle na streamach gram sam. Marcin pyta, czy go lubię. Marcinie, jakie to jest ciężkie pytanie. Wszystkich swoich widzów
gdzieś tam lubię trochę. Ale jako, że was nie znam osobiście, to jest co innego niż na przykład, wiesz, takich swoich znajomych z prawdziwego życia. Czemu jak udostępniam streama, to żadna informacja się nie pojawia? Może dlatego, że udostępniłeś na niepublicznym? Ej, bo ja dalej nie mam GIA. Byłem pewien, że mam. O, trochę się zmisowało. Ej, bo to może być baron dla przeciwników. LOL. Czy warto sprzedać podkę, żeby kupić GIA? Chyba tak. Mój baron! Nie, dlaczego nie mój? Prawie zgarnąłem tego barona. Bardzo mało HP zabrakło. Znaczy, no nie rzuciłem Q, nie? Jak miał 100 zdrowia? Co się dzieje? Ale nie masz R-ki. Także nie zabijesz. Jestem pod wrażeniem, że ta gra nie jest wygrana, ale no w sumie mój team jest cały behind. Żadnych resistów nie mam. To mnie boli. Rajs się już wyfarmił. Tak go styrałem. A gościu już jest sfarmiony. Ej, boję się. Boję się, że przegramy tą grę. Tak bardzo nie chcę przegrać tej gry. To jest darmowy win. A wszystko przez to, że zginąłem tutaj, kiedy myślałem, że mam GIA. No bo jest nam jednak carry na razie. Nie mamy żadnej drugiej osoby z damage'em w drużynie. Morgana, Morgana, Morgana! No nie, no. Ja się tak nie bawię. Okej, okay, no teraz pozabijaliśmy ich. Ale to, że musiałem marnować flesza? Nieprzyjemne. Założył Merkury, żadnych resistów. Faktycznie mam Merkury. Merkury to i tak bardzo mało. 25. To chyba najmniej dający item w grze. Także... Daję tyle samo, co... Płaszczyk, tak.
Miał Barona? Jeżeli miał, to Worf. Czy nadal w piątki są gry z widzami? Ostatnio nie było. I nie wiem, czy będą. Czasami będą w piątki. Ale już nie jest to co tydzień. Mówiłem zresztą, że nie zawsze tak będzie. Że co piątek będą gry z widzami. Mamerkę. Myślicie? Tak, dobra. W tym kierunku idzie. Bez flasha, Draven. A Echo zginął? Nie widzę żadnych obiektów do wzięcia na mapie. Także może nic z tym nie zrobimy. Jakbym tym trafił? Możliwe, że mógłbym zabić gościa. Nice. Trochę zbejtowany Draven. Myślę, że moja drużyna poginie. Wow, kto by to przewidział? A mieliśmy okazję na darmowego Barona. To jest coś, co się często dzieje na solo queue. Nice. Okej. Okay. O! Mamy ich. Back. Ja mam Merkę. Ostatnia podka. Co my mogłem kupić tą pod HP chyba. Jak zabijamy Malphite'a, to do zgarnięcia powinien być Baron. Więcej! Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Zabijcie go! Please! Nice. Tylko Draven żyje. I że też przeciwnicy zrobili smoka. Bijcie tego Blue. Gościu nie rozumie, że chodzi nam o jak najszybsze zgarnięcie Barona. Dobra reakcja od Pajka. Tak naprawdę mógłbym
Okej, okay, nice. He, ult w ciemno. Mam flasha. Jeżeli sflashuje się na Dravena... No ten Malphite jest trochę problemem. Chyba nie bardzo mamy jak ich sirować. Myślicie, że się wysypią przeciwnicy? Nice. Wszyscy nie żyją. Mamy to, koniec gry. Pięknie. Okej. Okay. Wykierowane. To raid było cięższe niż powinno być, ale powiem wam, że team był bardzo niekierowalny. Był taki ciężki i nie mówię tego obraźliwie, no ale w momencie, w którym ja jestem w stanie powiedzieć jakieś 20 czy 30 sekund, zanim oni zginą, że oni zginą i ich proszę, żeby nie ginęli, no to wiecie. Będę miał 98 LP, jeżeli wygram nexta. Okej. Okay. As out of field. O nie. Dlaczego blamię o AD Carry? Co się dzieje? Dobry damage chat? Myślę, że całkiem dobry.